Letnia aktualizacja Fortnite. Dokładnie tak, widzowie, mamy nowy event, nowe przedmioty oraz nowe zmiany na mapie. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, bo lecimy po milion. I oczywiście pamiętajcie o naszym kodzie Evela w sklepie. Zacznijmy sobie oczywiście od samego początku, czyli od sklepu. Okazuje się, że w sklepie mamy tego miszka, który wszedł w nocy i myślałem, że będą jakieś specjalne skiny, wiecie, takie wakacyjne. Okazuje się, że totalnie nic nie dodali. I w dzisiejszym odcinku, właśnie, widzowie, zanim jeszcze zaczniemy, wybierzcie sobie skina ze sklepu, którego chcecie, żebym wam rozdał. Napiszcie w komentarzu na przykład, że chcecie tego miszka. No i ja po prostu rozlosuję jedną osobę, żeby zgarnąć któregoś skina ze sklepu. Zostaw łapkę, subskrybuj kanał, wpisz jeszcze dzisiaj nasz kod Evela w sklepie, będzie mi mega miło. No i słuchajcie, lecimy. Ogólnie mamy zadania. O co chodzi w zadaniach? Oczywiście w zadaniach chodzi o to, że w karnecie bojowym mamy do odblokowania miszka, ale okazuje się, że ten misiek został przeniesiony dopiero na czwartek. Ja myślałem, że to już dzisiaj będzie dostępne, także wygląda na to, że miszka jeszcze mieć nie możemy. Miszka, miałśniaka. Widzowie, miałśniaka mieć nie możemy, ale co możemy mieć? Słuchajcie, ogólnie wygląda na to, że po pierwsze, wróciła rakietnica na fajerwerki. Mamy nowe letnie starcie, gdzie ja zgłaszałem swoją mapę i no, mojej mapy tym razem nie ma. Zadania letniej eskapady. Zobaczmy zadania i mamy właśnie darmowe przedmioty. I tych darmowych przedmiotów mamy sporo, ponieważ zadania dodatkowe 14 dni lata. Mamy tutaj zbierak, mamy jakąś ważkę, skrzydła i jeszcze takiego drinka. Słuchajcie, ogólnie wygląda na to, że mamy zdobyć osłony, przeciwników mamy... Luzacka Laguna, w ogóle gdzie jest Luzacka Laguna? Tutaj jest i tam jest nowe rzeczy są. Zjedz lody w rożku. Lody powróciły, więc zaraz wam to pokażę. I rozbij beczki klepu lub beczki siorbu. I to jest ciekawe, bo powinien nam wrócić przedmiot. Przynajmniej mam taką nadzieję, że on jest. Takie coś mamy, czyli mamy zadanie, mamy odkryj nowe gry, rakietnica na fajerwerki, a rakietnicę już mieliśmy. Także wejdźmy do gry i zobaczmy, co faktycznie jest. I widzowie, ja postanowiłem, że wejdę sobie na prywatny serwer, żebyśmy mogli rzeczywiście zobaczyć wszystkie zmiany. I słuchajcie, wszystko wygląda w ten sposób, że powinniśmy dostać te nowe siorbiki. Tylko tak jak wam powiedziałem, co dopiero, ja nie mam zielonego pojęcia, czy one już są w grze. I gdzie by to najlepiej było sprawdzić? Oczywiście na bezładnym brzegu. Sprawdzimy sobie później ruiny, no i zobaczymy jeszcze na lody, jakie lody powróciły, ponieważ lody powracały, z czego one wylatują i tak dalej. Także widzowie, gdzie lecimy? Lecimy dokładnie na bezładny brzeg i postaramy się przynajmniej tam to wszystko znaleźć. Ogólnie, jeśli chodzi o nowe przedmioty, pamiętajcie, że tutaj macie, w sensie, może nie tak, w opisie macie kod do mojej mapy i na tej mapie zawsze są nowe przedmioty, więc dodawajcie mapę do ulubionych. To jest mega ważne, widzowie. Dodawajcie sobie mapkę do ulubionych. Będzie mi mega, naprawdę będzie mi mega miło. No i słuchajcie, lecimy na miejscówkę i jeśli chodzi o samą mapę, nie zmieniło się nic. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś, tak sezonowo, mieliśmy jakieś zmiany na tej mapie. W sensie coś tam zostawało dodawane jeszcze tam lata wstecz, a teraz już te sezony... Nie wiem, czy mam rację, czy coś się zmieniło, widzowie, takiego mocno sezonowego. Wydaje mi się, że tak lokacji to my chyba mało dostajemy, chociaż być może, nie wiem, być może tutaj Rafał już nie pamięta. I słuchajcie, ogólnie dlaczego my tutaj lecimy? Dlatego, że tutaj mamy lokację, na której powinny być właśnie te nowe siorbiki, ale nie dlatego tutaj tak do końca jestem. Dlatego, że tutaj mamy drony i z dronów właśnie podobno lecą te nowe beczki z siorbem, tak bym to nazwał. Mam nadzieję, naprawdę mam nadzieję, że one są włączone, a nie dopiero za tydzień. Ale tak to może być też zrobione, że one będą dopiero za tydzień, więc tego nie gwarantuję. No ale dobra, widzę, wielkie poszukiwania, pora zacząć i wygląda na to, że mamy pierwszą rzecz, czyli mamy lody w rożku. Czyli lody są potwierdzone, że lody są w grze. Weźmy może sobie flagę, podnieśmy właśnie. I dobrze by było tego drona, nie wiem, czy ja go w ogóle obijam. Czy nam to z drona wyle... Ej, XD, co jest, on dalej lata? Gościu, dawaj na dół. No, wreszcie, jestem ciekaw, co tam wyleciało. Czyli mamy lody, na pewno mamy zwykłe lody, które... Ej, co on mi dał? On mi coś dał w ogóle? Co to było? Kano, troszeczkę tego nie rozumiem. Zobaczymy, co nam z tego wyleci. I ogólnie, jeśli chodzi o zmianę na mapie, no to jest to oczywiście zmiana tutaj. W to miejsce sobie przejdziemy, zobaczymy, jak to wygląda. I no ja naprawdę mam nadzieję,
że jednak mam rację i te nowe siorbiki są w grze. W ogóle możecie napisać w komentarzu, ja przypnę komentarz, czy są, czy nie ma. I zobaczmy, co nam tutaj z tego wyleci. Jeśli chodzi o nowe bronie, no podobno nie ma nic, więc no właśnie to jest dosyć takie trochę słabe, że nic takiego się nie pojawiło. Zobaczmy na lody. O, zobaczcie, czyli z lodówek wygląda na to, że teraz będą nam wylatywać tylko lody. Ja się tak teraz jeszcze zastanawiam, gdzie może być dużo lodówek, żebyśmy poszli właśnie na lodówki i z lodówek to mieli. Powinniśmy mieć jeszcze przy stacji jedną lodówę i zobaczmy, czy perki nam się również pozmieniały. Wygląda tutaj na to, że nie. Tutaj też wygląda, że nie. Weźmy, zużyjmy sobie to złoto. Czyli perków raczej nowych totalnie nie będziemy mieli. Tu gdzieś powinna być lodówka. Przynajmniej no powinna, ale czy będzie? No wygląda chyba na to, że nie ma lodówki, ale zobaczmy właśnie jeszcze na te lody. Czy te lody nam gdzieś tutaj wyskakują? W ogóle zapomniałem sobie zmienić tego. O, rifcik, rifcik. Właśnie, a jakby był rifcik z lodami, to by było albo z lodzikiem, ponieważ lodzik powrócił, powinien powrócić do gry. Zobaczmy, kogo my tutaj mamy. Mamy, ej, chyba to jest, nie wiem, czy tego gościa już widzieliśmy. Chyba to jest nowy rift, ale nie wiem, widzowie. Napiszcie wy w komentarzu, ale chyba tak to wygląda, że to jest nowy. I zobaczmy w ogóle, co on... Ej, ja do ciebie nie strzelam. O, myślałem, że ten, że będzie do mnie strzelać. Dobra, myślałem, że mam może jakąś fajną brońkę. Zobaczmy jeszcze, czy w dronach tutaj nie będziemy... Wow, żebyśmy tutaj sobie, wiecie, weźmy sobie może to. I czy właśnie jest ten slapik? Mnie to bardzo zastanawia, czy ten slapik jest. Jak widać, lody szare są na ziemi, lody zwykłe również. O, ten nam daje przyspieszenie. W ogóle możemy nagrać losowe lody challenge. W ogóle napiszcie w komentarzu, jaki challenge byście chcieli zobaczyć. I tutaj mamy kolejny lodzik, czyli lodzik lodowy. I tych lodów naprawdę jest pełno, ej. Szczerze, nie powiedziałbym, że tak to będzie wyglądać, że myślałem, że po prostu to nie będzie leżeć na ziemi. Zobaczmy jeszcze tutaj, bo powinny te soczki być właśnie w tym. Ale wygląda na to, widzowie, że soczków chyba jeszcze nie ma, no bo no powinny wylecieć, no nie? Ej, nie wiem, albo tych slapików nie ma, albo tych slapików nie ma. No jeśli nie ma tych slapów, no na pewno jak działają slapy, mogę wam powiedzieć. Slapy mają działać tak, że będą nam dawały efekt slapu, będą egzotyczne bodajże i złote. Być może już są, no ale no tak średnio nam tutaj, żeby to znaleźć. Musimy wykończyć tego dinusia chyba, żeby tutaj zobaczyć jeszcze do kita. Fajnie by było, żeby kit nam tutaj, jakby to powiedzieć, kit nam tutaj coś sprzedał. No na tą chwilę wygląda, no wygląda na to, że to jest wszystko. Czy ty coś masz? No wygląda, widzę, na to, że albo tych slapików nie ma, albo ich nie znalazłem. Napiszcie wy w komentarzu. Zobaczmy jeszcze tu. O! Dobra, 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 czyli jeszcze o czymś tutaj zapomnieliśmy. Czyli widzowie, jeszcze chodźmy na lodówkę, jeszcze chodźmy tu na lodówkę i być może na tej lodóweczce coś będzie. Uwaga, uwaga. O, zwykły klepo sok. Czyli widzowie, wygląda na to, że no chyba, nie jestem pewien do końca, ale chyba wygląda na to, że mamy dodane nowe lody, no i rakietnice.